Wiedźminie, muszę z tobą pilnie pomówić. To sprawa wielkiej... No i jak tam twoja rana? Goi się dobrze, ale jeszcze przez jakiś czas mam się trzymać z dala od kłopotów. I prawdę mówiąc, jest to powód, dla którego chciałem z tobą porozmawiać. Naprawdę chcesz, żebym wpakował się w kłopoty w twoim imieniu? To się jeszcze zobaczy. Widzisz, jest pewna dziewczyna, właściwie dama. Wydaje mi się, że ktoś rzucił na nią zły urok. Albo jakąś klątwę. A skąd pomysł, że chodzi o klątwę? Zachowaj, proszę, dla siebie wszystko, co powiem. Normalnie nie byłbym tak niedyskretny, ale bardzo się o nią niepokoję. Vivienne unika ludzi i mimo, że jest najpiękniejszą spośród panien, trzyma mężczyzn na dystans. Ja postanowiłem uciec się do podstępu. Czy podstęp przystoi rycerzowi? Na wojnie? Tak. A miłość to przecież wojna. Zatem pewnego wieczora zaczaiłem się pod domem jej szwaczki. A gdy Vivienne wychodziła, wpadłem na nią niby przypadkiem i zaproponowałem, że ją odprowadzę. Przystała na to i z początku wszystko szło dobrze. Zgodziła się wracać dłuższą drogą. W końcu zaczęła nawet odpowiadać na moje próby podjęcia rozmowy. Aż tu nagle... Aż tu nagle z jej ust w połowie zdania wydobył się dziwny pisk. Stanąłem jak wryty, a ona zaczerwieniła się i rzuciła do ucieczki. Nie pobiegłem za nią wtedy. Ale jeszcze kilka razy próbowałem się do niej zbliżyć, bo chciałem się dowiedzieć, co się dzieje. Bałem się, że wpadła w jakieś kłopoty. Zauważyłem, że nocą często wychodzi do lasu. Spaceruje po polanie, niedaleko sadzawki. Czasem próbowałem iść za nią, ale gubiłem ją za każdym razem. Jakby rozpływała się w powietrzu. Opowiedz mi więcej o Vivienne. Kim jest? Skąd pochodzi? Jest dwórką jaśnie oświeconej. Jej matka też była dwórką, a ojciec rycerzem. Tyle udało mi się dowiedzieć. Ale księżna złości się, gdy o nią wypytuje. Vivienne spędza dnie za murami pałacu. Ale mamy szczęście, bo została patronką tegorocznego turnieju. Każdy uczestnik będzie mógł z nią porozmawiać. To mamy raczej spory problem. Nie jestem uczestnikiem. Wszystko już sobie przemyślałem. Zajmiesz moje miejsce i będziesz miał szansę z nią porozmawiać. Bardzo mi zależało na wygranej w tym turnieju. Ale dla Vivienne zrobię wszystko. Dobrze. Zajmę się tą sprawą. To brzmi dość ciekawie. Jestem twoim dozgonnym dłużnikiem. Teraz tylko musimy się upewnić, że nie odpadniesz z turnieju, dopóki nie spotkasz się z Vivienne. To znaczy? Czy mógłbyś mi najpierw pokazać, jak strzelasz, jeździsz konno i fechtujesz? Musisz poznać zasady turnieju i nauczyć się, jak je stosować w praktyce. Nie chodzi o to, że nie wierzę w twoje umiejętności, ale każdy przecież musi ćwiczyć, nawet Wiedźmin. Poza tym turniejowe konkurencje na pewno się różnią od tego, z czym masz na co dzień do czynienia. Przede wszystkim wyścigi. To od czego zaczniemy? To może fechtunek. Chodź ze mną. Będziesz walczył w drużynie z innymi rycerzami. Takie starcie symuluje prawdziwą walkę podczas bitwy. Na koniec stoczysz pojedynek, który zadecyduje o twoim miejscu na podium. Zawsze najbardziej lubiłem pojedynki, ale teraz mogę myśleć tylko o Vivienne. W sumie to dobrze się składa, że mnie zastąpisz. Czuję, że nie mógłbym się skoncentrować. Zachować spokój, burt nie wszczynać! Stań na środku pola ćwiczebnego. Któryś z rycerzy cię wyzwie. Mniej gadania, więcej walki. Notliwe to i godne. Ja mogę się... Wiedźminie, twój zły dzień. Prędzej, z prawej, teraz!
Chcesz jeszcze trochę poćwiczyć walkę? Wystarczy mi. Wybacz szczerość, ale najprostsze wiedźmińskie zlecenie wymaga dużo więcej umiejętności niż taka walka. Dokąd teraz? Jak chcesz znać moją opinię, to na twoim miejscu ćwiczyłbym przede wszystkim na torze wyścigowym. Możemy poćwiczyć jazdę konną. Płotka się ucieszy. Dobra. Ileśmy się natrudzili z tą Hanzą Czteropalcego, a tu patrz, przyjechał Wiedźmin i raz, dwa się Wyścig turniejowy różni się od innych wyścigów, w których mogłeś już brać udział. Nie będziesz miał żadnych przeciwników. To co to za wyścig? To wyścig z czasem. Prawdziwy tor zaczyna się na arenie i biegnie dalej przez błonia. Kończy się z powrotem na arenie. A ćwiczebny tor wyścigowy dla rycerzy jest za areną. Teraz tam pójdziemy. Ulubieniec księżnej pani. Tu jest Beauclair i wszystko jest w porządku. Zastąpiła honor, a mądrość... Ciężko na służbie z pustym duchem. Muszę więcej ćwiczyć, jeszcze więcej. Wszystko gotowe. Tylko słuchaj, bo to jest naprawdę niełatwe. Na trasie są rozstawione kukły i tarcze. Kukły możesz ciąć mieczem, a do tarcz strzelać. Wtedy zostanie ci doliczony dodatkowy czas. To może nie brzmi skomplikowanie, ale wierz mi na słowo. Widziałem już niejednego rycerza, który sromotnie przegrał tę konkurencję. W prawdziwym wyścigu wzdłuż trasy będą stali sędziowie i podliczą twoje punkty. Ale na razie możesz jechać bez tremy. To robię zajmowi. To jak? Wystarczy już? Czy chcesz pojechać jeszcze raz? Wystarczy. Nie chcę zmordować konia przed prawdziwą gonitwą. Dokąd teraz? Postrzelajmy do celu. Chodź ze mną. W konkurencji strzeleckiej zmierzysz się z innym zawodnikiem na punkty i na czas. Wygrywa ten, kto pierwszy trafi we wszystkie swoje cele. Mam nadzieję, że pójdzie mi tak łatwo jak temu Kupidynowi, który ustrzelił ciebie. Nie wiem, o czym mówisz.
bal w czerwone. Jeszcze raz? Wystarczy tego strzelania. Idź teraz do namiotu rejestracyjnego. Honor honorem, chwała chwałą, ale w papierach wszystko musi się zgadzać. Straszna barbaria. Witaj. Chcę się zgłosić do turnieju. Naturalnie. Najpierw załatwmy formalności. Na prośbę Guillauma zbadałem twoją historię pod kątem heraldyki. Jakie rezultaty przyniosły twoje badania? Z moich ustaleń wynika, że możesz wystąpić jako Geralt z Rivii. A to niespodzianka. Lub jako wielmożny Ravix z Czteroroga. Nie co roku zdarza nam się uczestnik, który może się poszczycić aż dwoma herbami. Które miano wybierasz? Nazywam się Geralt. Nie będę występować pod pseudonimem. Możesz wziąć tarczę ze swoim herbem. Jestem Wiedźminem. Wiedźmini nigdy nie walczą, używając tarcz. Ale kto mówi o walce? Tarcza to symbol uczestnika turnieju. Możesz ją zabrać na pamiątkę. W takim razie dziękuję. Czy ktoś już cię instruował na temat wyzwań turniejowych, nagród i składania przysięgi? Jeśli nie, niechaj mi będzie wolno opowiedzieć ci o wszystkim. Guillaume wspominał o konkurencjach, ale chciałbym mieć jasność. Jakże chwalebny pęd do wiedzy. Są trzy konkurencje. Strzelnica, gdzie zmierzysz się z przeciwnikiem. Potem jazda konna na czas. Celne strzały do tarcz i trafienia w manekiny sprawią, że zostanie ci doliczony dodatkowy czas na ukończenie gonitwy. Na końcu walka drużynowa na arenie i wreszcie ostateczny pojedynek z zeszłorocznym czempionem. Czempionem. Wyniki każdej konkurencji będą na Wygodne. Sema dáme, asi tak asi až později, ne, Karli, já chci ještě chvilku tohle potáhnout. Na TS-ku nejistu, že když hraju za klienče, to se asi moc nehodí. Mám vraženě, že vím už všechno na temat rycerských turnějů. Vyšměníte, vyšměníte. V takým razie, na co chceš přisiąc? Jo, napíšu ti, nebojím. Přisát na podvozek. I osvícené výsosti. Přisěngám na miłość mojej pani Yennefer z Wengerbergu, že będę walczył s poszanowaniem cnót rycerskich. Niech bogowie wspierają cię w twoim postanowieniu. Podpisz tu, proszę, i wypełnij te dokumenty. Z mojej strony to już wszystko. Za wstawiennictwem Guillauma dostajesz zbroję turniejową. Błyszcząca. Zostanie ci także udostępniony osobny namiot na czas trwania turnieju.
Namiot jest niedaleko areny. Powodzenia! Kardy koukal na tu novou hru, co bude? To bude taková hororovka. Je tam tuší mají kop. Ježiš, já vypadám. Bože, to je trapný. Ať ti řekne, jak se to jmenuje přesně. Je to nějaká brutální, nebo vypadá to dobře, a je to taková hororovka, no. Steam. Já mám Steam. Bože, kde to bylo? Je tam něco v názvu Deadlight, je to teďka novinka, bude to vycházet. Někdy 14. června, myslím. A je to zase bude něco, nějaký gif pro mě, říkáš. Masakra. Přečíst, co tady je? Palmerín, hele. A Geralt poslední. Unsays Horm Guy. A můj brat dal mi měč, nazvám go Špíla. No to stalo ještě Sirius, ok. Takže jsme přetížení, aha, proto nemůžu běžet. Není to nějaký obchod, že bych se zbavil toho bordelu, co tady mám. Zajdeme za zbrojířem ještě. Hodím nějakou sračku ven, aby se nebyl tak přetížený. Kladivo hodím třeba pryč. Bože, to mě ser tady to s tím přetížením. Strašně na hovno. Żone wrócą endriagi, przeskrętki, kupujcie tylko rocze! Rychle ten bordel tady, pak se budem řezat. Do arény jako správný rytíř. Tapa. Na rany lebiody, prawdziwy pieczy. Máš hodně prachu. Zbro! Paš mi, co tady máš. Zobaczmy. Vlastně, že má hodně peněz, nice, tomu prodám všechny bordel, co tady mám. Kupec nemá dost peněz, to je bazerant. To je něco pěkného pro mě, to berem, to je super věc. To si taky vezmu, dík. Je to takový zasekaný, pro co to je? Taky vezmu, toto si taky vezmu. No asi může mít. Je to rytířko zbroj, pak zahodí. Bivaj. Čeho ti třeba, mistř? A teď jdeme střílet. O, to je tak ne, to mi je takový krásný pohled teďka zrovna. Geralt, a nech mě. Postanovíš zostat błędnym rycerzem? Żarty na bok, ja tu pracuję. Też bierzesz udział w turnieju? Ba, będę się mierzył na kusze z Reinfarnem Zatrę. Widziałem go przed chwilą. Strasznie jest zajęty. Faszeruje sobie do Halfistechem, jakoby dla polepszenia koncentracji. To chyba sprzeczne z zasadami. A kto Nilfgaardczykowi zabroni? Posłuchaj, Geralcie, mam dla ciebie informację. Twój pojedynek strzelniczy wypada o takiej porze, że będziesz miał słońce w oczy. Nie robi mi to specjalnej różnicy. Ale przyjemności pewnie też nie sprawia.
I tak musimy czekać, więc zagraj ze mną w gwinta. Wygrasz, to się z tobą zamienię. Jestem południowcem, słońce mi nie wadzi. Ty jo, pane Arcade Bull, vy jste se dostal na můj stream, čau čau. Jak vy jste daleko, panu, jak vy jste daleko zaklínačovi, aby se vám tady něco nenaspojilo. Teď ne, já nechci hrát Gwinta, to neumím. Dzięki, ale może kiedy indziej. Cóż, pozbawiłeś mnie rozrywki, ale przynajmniej będzie na co popatrzeć. Pewnie niedługo zjawi się Vivien. Dżambulka. A pozor, moje globalnie AMD na to. Bądźcie pozdrowieni, rycerze. W tym roku przypadł mi zaszczytny obowiązek patronowania turniejowi. Walczcie godnie, abym mogła któregoś z was uhonorować najwyższą nagrodą. Złożyliście wasze przysięgi. Przygotowaliście ciało i ducha. Nadszedł więc czas, by stanąć w szranki. Spíš se zatím objevuju. Já jsem právě tak běhám jen dokola. Před vámi Horm Akerspark. To książę prosto z Meth. Brat mości cesarza i pierwszej wody śmiałek. Za cel! Obierze tylko niebieskie tarcze. Przeciwko niemu nowy, szerzej nieznany pan. To Wiedźmin Geralt z Rivii. Niech się pokłoni nam. Jego celem będą tylko czerwone tarcze. Niech zwycięży najlepszy. Zwycięży najlepszy. Já se taky jen tak běhám do kola, dělám si otazníky vedlejšáky. Příběh jsem skoro ještě nenačl, tyjo. Jsem zaklínačovi. Tak jedem, globální svět. Ukážem mu něco z našeho CSka. To jsem moc nevychytal. Inč Geralt już strzelił ponad połowę celu. Uda mu się dotrwać, czy przegra, tak jak wiele. Zawodnik... Wygraliśmy! Wspaniały Geralt z Rivii pokonał przeciwnika! Roztarł go w pył i miazgę! Zawstydził jak grzesznika! O. Oto nagroda. Kusza zdobna w twój znak herbowy. Gratuluję. Dzięki, pani. Wyczuwam bardzo silne drżenie medalionu. A to może oznaczać tylko jedno. Magię. Używam perfum wykonanych przez czarodziejkę. To pewnie dlatego. Ojebawać. To pięknie keca, to i neżeru. Przegrać z takim przeciwnikiem to jak wygrać. Przyjmij i moje gratulacje. Dziękuję. Ty taki lubos, mamy kusi, on ma lub. Dobra robota. Ja tymczasem dowiedziałem się, który namiot należy do Vivien. Może znajdziesz w nim jakiś ślad. Miałeś rację, że Vivien jest w jakiś sposób zaklęta. Wyczułem to, gdy otwierała turniej. W takim razie nie mamy czasu do stracenia. Chodźmy. Tak. Nawet. Pójdziemy teraz. To jej namiot. Rozejrzyj się w środku. A jak ktoś będzie nadchodził, zahukam jak sowa. Jak huka sowa, proboha. Nic, demeć muchac. Ne, ona je taky taková ta měnící se. Ona je taky taková ta. Jak se to jmenovalo, sakra? Mě opět vypadl ten název. Alfa, nebo něco z tohoto, Bruxa.
Jo, tak to není moc dobrý, kámo. Wyraźne ślady pazurów. Cokolwiek cię zostawiło. Jak wstążeczka purpurowa. Miało spore rozmiary. Piersi twoje. Słoiczek maści maskującej. Bardzo silne działanie magiczne. Bardzo silne, magiczne. O, nie. Wypada to, że to bude ona. Wypada to, że to bude taka nějaká Bruxa. Ubrania są wyłącznie ciemnozielone i złote. Widać nie tylko Jen ma obsesję kolorów. Sole naezańskie. Można z nich robić okłady. Ktoś idzie. Szybko. Miałeś zahukać. Potem pogadamy. Musimy teraz wracać na turniej. Już czas na drugą konkurencję. Panowie, czego szukacie w namiocie damy? Natchnienia? Poszli mi stąd. Powzbudzeni. Ja jestem powzbudzeni aż moc. Ten zawód, to rozdrgnie ten zawód. Wobec nie